Ja bym oddał wszystko, żeby grać zawsze mecze przed taką publicznością wspaniałą, jaką my tutaj mamy. To pokazuje, że grając tak naprawdę mecze sparingowe, można powiedzieć, bo to nie jest tak naprawdę granie o... To nie jest turniej takiej rangi jak Mistrzostwa Europy czy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, które mamy przed sobą, a mimo to mamy wypełnioną halę do ostatniego miejsca i to pokazuje, jak piękny jest ten sport i jakich mamy świetnych kibiców. Także ogromny szacunek za to, że ten turniej jest organizowany tutaj. Zawsze tutaj panuje świetna atmosfera, także nic tylko się cieszyć z tego. No, gramy tak naprawdę z najlepszymi zespołami na świecie i wiadomo, że nie każdy jest w szczytowej formie, bo jest to tak naprawdę okres przygotowawczy do tego najważniejszego turnieju. Natomiast myślę, że widowisko mogło się podobać kibicom i mam nadzieję, że będzie także jutro powtórka z rozrywki. Tak, każdy chce wygrać i każdy walczy, można powiedzieć, od samego początku do końca, pomimo tego ciężkiego okresu przygotowawczego, który mamy. Natomiast taki jest ten sport. My możemy sobie mówić, że wiemy, że mamy ciężko w nogach, ale każdy z nas chce wygrać i gramy też dla kibiców, bo przychodzą tutaj, dopingują nas i oczekują od nas zwycięstwa, pomimo tego nie wiedząc tak naprawdę, na jakim etapie jesteśmy. Więc to jest jak gdyby dla nas najważniejsze, aby uszczęśliwiać kibiców.